Dzień dobry. Witam się na stoisku Ledermana. Na stoisku Ledermana mamy serię nowych produktów, które pojawiły się w ofercie Ledermana. I zaczynamy od nowego Ledermana P2. Lederman zmienił zupełnie podejście do tula. Zupełnie został tul przeprojektowany i zyskał zupełnie nową funkcjonalność. Po pierwsze, Lederman wyciągnął narzędzia ze środka na zewnątrz, tak? To jest pierwsza i taka gruntowna zmiana. Drugą ze zmian jest to, że wszystkie narzędzia są dostępne jedną ręką. W zasadzie nie ma potrzeby używania dwóch rąk. Narzędzia są utrzymywane w sposób złożony poprzez magnes, który jest tu w środku. Możecie sobie podejrzeć, tu w środku jest magnesik i wszystkie te narzędzia są trzymane za pomocą tego magnesu. Narzędzia również zyskały nową funkcjonalność, co Wam zaraz pokażę. Oczywiście mamy również nożyczki, które są również na zewnątrz. Mechanizm znany już z Ledermana, jeżeli chodzi o nożyczki. Z drugiej strony mamy ostrze, które jest gładko ząbkowane oraz mamy, czekajcie, złożę ostrze, oraz mamy również narzędzia wyciągane jedną ręką, również blokowane za pomocą nowej blokady, to znaczy w tym momencie już to nie jest liner, tylko blokada, którą zobaczycie tutaj, otwiera się również jedną ręką z jednej lub z drugiej strony i również jest bardzo, bardzo prosta w użytkowaniu. Dobrze, jeżeli chodzi o nową funkcjonalność narzędzi. Zostały przeniesione jak gdyby funkcjonalności poboczne do narzędzi głównych. Mamy oczywiście otwieracz do konserw. Mamy otwieracz do konserw, który jak gdyby zachował swoją funkcjonalność. Drugim narzędziem jest szydło, które również jak gdyby zachowało swoją funkcjonalność, z tym, że bardzo został pocieniony czubek, jest ostry, może służyć za jakieś delikatne dłutko lub bardzo mały śrubokręt. Kolejną rzeczą jest szeroki śrubokręt, który zyskał mikromiarkę, naprawdę mikromiarkę, oraz obierak do izolacji. Rozpoznawanie funkcji oczywiście ułatwiają piktogramy. Pilnik, który pozostał pilnikiem, oczywiście tu jest pilnik liniowy, tu jest pilnik krzyżowy, tutaj dodatkowych funkcjonalności nie mamy, nożyczki też dodatkowych funkcjonalności nie mają, ale nożyczki, jak gdyby konstrukcja nożyczek jest znana również z narzędzi, które są wewnątrz otwierane. Jeżeli chodzi o przeprojektowanie, co jeszcze można zobaczyć z zewnątrz, cały mechanizm, który jest w Ledermanie od kombinerek, został przeprojektowany w stosunku do pierwotnego. I obecnie, po pierwsze, cały multitool trzyma się na magnesie. To znaczy w momencie, kiedy przerwiemy to, jak magnes trzyma, możemy go swobodnie otworzyć jedną ręką. Kolejną rzeczą, która została zmodyfikowana, jest to, że w starym multitoolu tutaj mieliśmy specjalne frezy, które blokowały narzędzia, które były na zewnątrz i blokowały multitool w pozycji otwartej. W tym momencie te frezy, ten cały mechanizm został zmieniony w taki sposób, że w samych kombinerkach zostały ukryte zatrzaski z tworzywa. Multitool, Lederman twierdzi, że te zatrzaski, one są z tworzywa sztucznego używanego w motoryzacji i powinny wytrzymać około 1 000 000 otwarć i zamknięć. Jeżeli chodzi o narzędzia w środku, w tym momencie w środku nie mamy żadnych narzędzi, a przy składaniu i otwieraniu przez te blokady, które są w kombinerkach, czuć taki charakterystyczny klik. Ja postaram się Wam to zbliżyć i Wam może usłyszycie. To jest charakterystyczny klik, w tym momencie one, kombinerki są całkowicie zatrzaśnięte. Natomiast dość lekko można to złamać i złożyć. Kolejną rzeczą, która się pojawiła, której nie było w starych multitoolach, jest na stałe przykręcony klips do multitoola. To mamy model P2, model P4. Model P4 mamy tutaj. Model P4 jest większy. Odrobinę. Oraz różni się delikatnie funkcjami. To znaczy, w modelu P4 mamy... Szerokością się bardzo nie różnią, odrobinę. Dobra, jeżeli chodzi o P4, mamy
ostrze gładkie, mamy ostrze ząbkowane, czyli rozwiązanie, które było stosowane do tej pory w narzędziach Ledermana i również było stosowane na zewnątrz, tak? Natomiast oczywiście pozostałe narzędzia otwierane z zewnątrz, śrubokręt zyskał funkcjonalność otwieracza do kapsli. Tu mamy śrubokręt płaski, jednocześnie z funkcją jak gdyby narzędzia do podważania różnych rzeczy. Lederman twierdzi, że to jest na tyle wytrzymałe, że możemy tym otwierać puszki z farbą, podważać jakieś gwoździki czy takery. I również są utrzymywane przez magnes. No i oczywiście nożyczki, klasyka gatunku Ledermana, również są teraz dostępne z zewnątrz. Po tej stronie mamy piłę, znaną piłę Ledermana oraz narzędzia, które również są dostępne w modelu P2, czyli pilnik z małym śrubokrętem, płaski śrubokręt z miarką i obierakiem do izolacji, szydło z mikrośrubokrętem ostrym na końcu oraz otwieracz do puszek. Oczywiście w środku, analogicznie do P2, mamy tak samo. Multitool jest utrzymywany poprzez magnes. Łamiemy magnes, otwieramy go jedną ręką, zatrzaskujemy. Również te zatrzaski są zmodyfikowane tak samo jak w modelu P2, przez co ta powierzchnia zyskała również funkcjonalność młotka. Lederman również poprawił wytrzymałość samych kombinerek poprzez poszerzenie tutaj budowy. Trochę jest to wszystko masywniejsze w stosunku do poprzednich modeli. Oczywiście przecinaki do drutu mamy wymieniane w razie gdyby się zniszczyły, a wiadomo, że zniszczyć je nie jest aż tak bardzo trudno, co udowodniłem już kiedyś na jednym ze swoich materiałów. I to jest model P4. Bardzo mi się podoba model P4. Tu macie porównanie do Charge'a zwykłego. Przede wszystkim wagowo Charge jest cięższy. Po drugie, no jak pamiętacie, te blokady, no Charge'a wszyscy znają, nie będę tego prezentował, nie? Dalej mamy dwa nożyki z dodatkowymi narzędziami. W zasadzie powinno się to nazwać scyzorykami. To jest ten większy z gładkim ostrzem. Natomiast, jak to określa Alderman, żeby uchronić ostrze przed zniszczeniami, nożyk czy też scyzoryk posiada dodatkowe funkcje. To jest płaski śrubokręt właśnie z możliwością podważania różnych rzeczy, żeby chronić ostrze, szydło, śrubokręt typu Philips, czyli krzyżakowy z otwieraczem do butelek. Nie mamy tutaj otwieracza do konserw. Oczywiście blokada analogiczna jak w nowym modelu P2 i P4. Narzędzia również trzymają się magnetycznie w stanie złożonym. Po otwarciu nowa blokada zaskakuje, można ją kciukiem odblokować. Tutaj mamy najmniejszy z modeli noży, to jest Free T2. Tutaj mamy małe ostrze, które jest dostępne z zewnątrz i również blokowane jest za pomocą nowej blokady. Nowa blokada w tym modelu jest dostępna tylko z jednej strony, bo tak jak spojrzycie na ten model, ta blokada oczywiście można obsługiwać ją obustronnie, tak? Natomiast w modelu Free T2 ta blokada jest dostępna tylko z jednej strony. Natomiast oczywiście wszystkie narzędzia również są blokowane. Narzędzia dodatkowe występują analogicznie jak w modelu większym, czyli mamy szydło z mikrośrubokrętem zaostrzonym, mamy Philipsa z otwieraczem do kapsli oraz duży płaski śrubokręt z możliwością podważania różnych rzeczy i te narzędzia również są blokowane tą samą blokadą i również w stanie złożonym utrzymywane są w stanie złożonym. Ten model jest bardzo, bardzo leciutki, więc spokojnie można go używać do EDC. Myślę, że ostrze tej wielkości to w większości prac, oprócz oczywiście zrobienia sobie kanapki, wystarczy w 100%. Oczywiście do nowych Ledermanów, jak powiedział tutaj człowiek Ledermana, do nowych modeli P2 i P4 dostarczany jest nowy pouch w kolorze szarym i po tym można rozpoznać, czy ktoś posiada nowego czy starego Ledermana, dlatego że do starych nie było możliwości, nie były dostarczane pouchy w kolorze szarym. To tyle. Dzięki, jedziemy dalej. Thank you so much.